Cześć, z tej strony Lukara, to jest kolejna część poradnika od Zera do Rugietera. Dzisiaj ogarniemy sobie aeriale, czyli tak zwane latanie, wszystkie jego rodzaje oraz jak się tego nauczyć. Zapraszam. Więc zaczynając, żeby latać, trzeba wyskoczyć i wcisnąć klawisz boosta, tak zwanego turbo. Są dwa podstawowe rodzaje aeriali. Pierwszy z pojedynczym wyskokiem oraz drugi z podwójnym wyskokiem. Czym się różnią? Otóż ten z pojedynczym wyskokiem umożliwia nam jeszcze w powietrzu użycia tak zwanej właśnie przewrotki dodge'a, co nam to daje? W późniejszym etapie przez użycie tego właśnie manewru będziemy mogli mocniej uderzyć w piłkę, szybko poprawić swój lot, jeśli źle wyskoczyliśmy, czy coś w tym stylu. Jednak aerial z podwójnego wyskoku również ma swój plus. Uniesiemy się szybciej w powietrze, co może się przydać właśnie na bramce, na obronie, albo gdy chcemy szybciej dolecieć do piłki niż przeciwnik. Czas pokazać, kiedy aeriale są przydatne, więc pokażmy pierwszy jakiś fragmencik. Jest to mój strzał na bramkę po nawet ładnym dośrodkowaniu przez mojego kolegę z drużyny. Drugi fragment to jest zwykła moja solo akcja, czyli najpierw sobie podbijam sam piłkę, a później dokończam akcję zwykłym aerialem prosto w rameczkę. Jak można się domyślić, jest więcej rodzajów aeriali. Jest to m.in. aerial tak zwany tyłem, wall aerial, czyli odbicie się od ściany i później polecenie sobie w siną dal. A jak ktoś lubi więcej nazw, no to niech będzie, że jeszcze wymyślimy sobie jakiś aerial z sufitu, aerial z bramki, aerial z rogu i tak dalej. Wracając do wall aeriali, które są ściśle związane z wall hitami, a wall hity to są zwykłe odbicia piłki, gdy wyskakujemy ze ściany. Ważne jest, aby starać się wybijać bez użycia przewrotki, czyli podwójnego wyskoku, czyli mamy wybić się samym pojedynczym wyskokiem. Niektórzy spytają dlaczego. Otóż teraz właśnie to, co leci w tle, to widać, że gdy wybijemy się dwa razy, raczej nie mamy szans wytracić naszej prędkości i odbić piłki drugi czy trzeci raz. Ale za to mamy szansę spaść na nią, przytrzymać ją lub wybić ją przeciwnikowi. Podwójne wybicie może być użyteczne, żeby trafić piłkę do bramki z nawet dużą prędkością, jak to widać na materiale z fragmentu z mojego montażu. Więc jak nauczyć się latać? Na początku warto wejść sobie na zwykły freeplay, aby zobaczyć jak to wygląda, jak przekręcić kałkę, żeby polecieć tam gdzie chcemy i tp. Dla aeriali tyłem jednak warto wybrać trening aeriali na poziomie rookie. Mamy tam wystarczająco dużo czasu, żeby odwrócić się tyłem, wyskoczyć i polecieć. Sam aktualnie jestem na tym poziomie, bo nie spodziewałem się, że to będzie aż tak przydatne. Dla pozostałych aeriali czy trickshotów polecam aerial trening na poziomie All-Star. Mamy tam do czynienia z wysokimi aerialami i jak widać mi tutaj akurat to nie wyszło, ale to pokazuje, że nawet prowadzący poradniki potrafi nie trafić w bramkę. Na zakończenie pokażę ostatni, średnio przydatny, ale jednak czasem użyteczny rodzaj aeriala, czyli podbicie, przytrzymanie lub podwyższenie piłki. Odwracając się podwoziem ku górze, gdy piłka odbije się od niego, poleci dalej w tym samym kierunku, co leciała przed tym odbiciem. Gdy uderzymy w nią jednak od dołu, podbijemy ją i poleci dalej. Więc to by było na tyle na tą część poradnika. Jeszcze zobaczę, co w następnej części zrobimy, ale na razie jeszcze na to planu nie mam. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia na innych moich materiałach.